Dzień dobry, kochani. Lęcia, przywitaj się. Cześć, dziewczyny, chłopaki. Mamy dzisiaj niedzielę, jedziemy. Wybraliśmy się z Lęką i wybraliśmy się wszyscy w trójkę właśnie na... Jeszcze chcieliśmy się właśnie przyjechać na termy, żeby skorzystać właśnie z wakacji. Tutaj Lęcia siedzi, wystylizowana. Piękny kapelusz masz. Tak? Super. No, także jedziemy sobie na termy właśnie do Białki Tatrzańskiej na banie. Oby tylko pogoda się udała, no ale zobaczymy, także lato. No, coś tam zapowiadali właśnie, lekkie zachmurzenia, także wybieramy się na taką niedzielę rodzinną. I myślę, że coś wam ciekawego nagramy, pokażemy. Tak, Lęka? No to dobra. Targiem, niedaleko w zasadzie, tak niecałe pół godziny i będziemy na miejscu, ale jest straszny ruch. Ludzie jeszcze się chyba rozjeżdżają po wakacje, na wakacje, na wyjazdy i straszne korki są. Także pogoda póki co ładnie się utrzymuje, no ale zapowiadają na popołudnie jakieś, z tego co nawet patrzyłam na internecie, na pogodę jaka będzie w Białce, to później ma być lekko zachmurzone, ale wiadomo, lepiej jak będzie ładnie, natomiast jak będzie nawet troszeczkę brzydko, to na termach baseny są ciepłe, więc nie ma tragedii. No ale wolelibyśmy, żeby było ciepło, bo tam na tej Białce właśnie zrobili takie duże dla dzieci dmuchane zjeżdżalnie właśnie z wodą. No i będziesz na nich zjeżdżać, jak będzie ładna właśnie pogoda, jak będzie ciepło, ale nie zapowiada się, żeby jakoś było tragicznie, bo w sumie już jesteśmy praktycznie na miejscu. Także... No tyle. Popatrzcie, czekaj, gdzie my jesteśmy? Co to jest tutaj to miasteczko? No patrz, ile domków nalega. Domki. No i jedziemy sobie właśnie. Musiałam zatrzymać się i kupiłam sobie Prince Polo, ojejku, które mi właśnie spadło. Bo miałam taki, nie wiem, taka się nagle zesłabiona czułam. Więc coś, jakiś może poziom cukru mi spadł albo coś, nie wiem, w każdym razie. No jesteśmy już tutaj na tym rondzie, na Nowy Targ, także niedaleko. A ty co jadłaś? Neskujka, nie? Nie, Chocapic, batonika Chocapic, także jedziemy. Thank you.
Jak było na basenach? Fajnie. Co robiłaś? Pływałam. No, ale pokażemy Lenki stylizację dzisiaj. Lenka dostała ostatnio od cioci swojej spódniczkę, tak? Mhm. Pokaż się. A coś ty taka markotna? Zapiekanka. Dobra, kochani, wyszliśmy z Tern. Fajnie było. Lenka się wyplumkała. No, tak jak przypuszczaliśmy, troszkę się pogoda zepsuła, bo no sobie teraz się fajnie, tak cieplej zrobiło, ale przedtem, jak byliśmy jeszcze na tych zewnętrznych basenach, to było tak właśnie chłodno, dosyć mocny wiatr wiał. Właśnie przeszły takie chmury, które troszeczkę pokropiły, ale już jest okej. I zobaczcie, ile jest ludzi. Aut po prostu jest... Jedziemy z powrotem powolutku do domu, mamy godzinę 15, czyli w sumie wyszliśmy pół godziny przed czasem, ale wystarczy, zdecydowanie wystarczy. Ja tu na chwilę zasunę, bo to wszystko słychać. Lenka, jak tam, podobało ci się? Co? Tak. No to super, jeszcze przyjedziemy tu kiedyś, nie? By nurkowała się za wszystkie czasy, nie? No, także dobra, kochani, jedziemy teraz sobie powolutku w kierunku domu. Wstąpimy sobie jeszcze do tego, tak, do tego naszego zajazdu, tego, nie wiem, jak on się nazywa. W każdym razie już widzieliście go na pewno nieraz, pokazywałam właśnie, między innymi w takich vlogach, no do Białki, do Zakopanego. Także jedziemy sobie zjeść jakiś obiadek, niedzielę spędzamy rodzinnie. No i chyba tyle będzie. Jeszcze najwyżej później wam coś dogram. Ale ogólnie bardzo lubimy tę termę banie. Szaflary w ogóle się nie umywają, ale jeszcze są te nowe termy. Chyżówka? Nie. Chyżówka to jest taka panówka nowa u nas, nie? Jak Chochołowskie. Termy Chochołowskie. I w sumie no, nie byliśmy tam jeszcze. Ale jakoś tak na razie nas bardzo nie ciągnie, bo jednak te banie mamy obeznaną, ale ludzi była po prostu masa ludzi, także, ale było ogólnie fajnie, czas strasznie szybko zleciał, Lenka się wynurkowała, wypływała jak szalona, więc uważamy niedzielę za bardzo fajnie spędzoną, także jedziemy teraz coś zjeść i później jeszcze się do was odezwę. Piękne masz włoski, Lenka. Wiesz? No. No i wreszcie po długich oczekiwaniach zajechaliśmy do naszej restauracji, do naszego zajazdu. Zajazd Kałużna. Już Lęcia, zajazd Kałużna. Tutaj przeważnie stajemy zawsze co gdzieś, ale widzimy, że tutaj też pewnie ludzi tyle, że ho, ho, także idziemy jeść. Lenka. Pięknie. A masz czerwone oczka po tym basenie. Misiu. Pokaż mi się tutaj. Nie. Dobrze. La, 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 la. No. Lenka, ty tylko kiedy będzie? Kiedy to? Czekajcie. Kiedy przyjedziemy na termy? A w tym roku to już chyba nie. W tym roku to jeszcze pojedziemy do Krakowa na baseny. Boże, na jakie baseny? Co ja mówię? Do zoo. Smakuje ci rosołek? Tak?
Tatusia, tobie smakuje te sowe? Smakuje. Fajnie. Co? Mi też smakował rusołek, ale był troszeczkę za ostry, ale bardzo dobre. Polecamy wam tutaj w ogóle jedzonko, bo jest tanio, bardzo smacznie i duże porcje, więc jesteśmy zadowoleni. Prawda, tatuś? Okej. Okay. Smakuje ci? No to super. Sól, ryż w soli, żeby nie, nie stegowało. Lęcia je. I mamusia tu też je, placuszka. Hej kochane, mamy dzisiaj drugi dzień. Dzisiaj postanowiłam też powlogować i właśnie kończę powoli robić obiad. W zasadzie kończę. Tutaj mam fasolkę. Myślę, że te, które z was pochodzą ze Śląska, kieruję tutaj swoje słowa między innymi też do Maki oraz do Ani z kanału Mała Mi. O ile dobrze wymawiam ten kanał. Fasolka taka szparagowa, taka szatkowana z boczkiem, z cebulką i zobaczcie, uciechałam sobie palca, więc zawinęłam sobie bandażem i tutaj mi się to powolutku dusi, żeby ta fasolka była mięciutka. Do tego zrobiłam, będą ziemniaczki i na obiad, ponieważ dzisiaj byłam na ciuchach, chciałam szybko coś zrobić jednak do zjedzenia, to tutaj kupiłam w Biedronce takie danie ekspres, to są takie nuggetsy drobiowe, także je tylko obsmażę i obiadek będzie gotowy. Teraz i witam się z wami już. Byłam dzisiaj właśnie na ciuchach z moją szwagierką. Pokażę wam za chwileczkę, co kupiłam. Dużo rzeczy nie kupiłam, bo przyznam wam się szczerze, że dzisiaj takie praktycznie dziady w zasadzie były. Nic takiego rewelacyjnego nie było, szału nie było. Także za chwilę wam pokażę, co kupiłam. Kupiłam sobie bardzo fajną torebkę i ogólnie kilka takich ciuszków. No szału nie zrobiły na mnie, szału nie zrobiły w ogóle ogólnie tak ciuchy, także jakieś tam małe zakupki poczyniłam. No i byłam jeszcze oczywiście kupić spożywki troszeczkę, bo pusta lodówka. A jeżeli chodzi o nasz wczorajszy wyjazd, to przyznałam się szczerze, że było naprawdę bardzo fajnie, bardzo miło. Spędziliśmy ten czas. Pogoda nam się wczoraj udała, bo o ile dzisiaj i po południu, jak już wracaliśmy, pogoda się zepsuła, to dzisiaj od samego rana jest totalna jesienna pogoda, także szału niestety nie zrobiło. Ja wczoraj na wieczór nakładałam sobie kolejny raz tą maseczkę z Afi i słuchajcie, nałożyłam sobie ją troszeczkę dalej, przepraszam za mojego palca, może nie będę go tu pokazywać, żebyście się za bardzo nie zgorszyli, nie oburzyli i tak dalej. Nałożyłam sobie tą maseczkę Afi tak bardziej tutaj, wyjechałam prawie pod oczy, natomiast nie pod, na tą skórę tu pod oczami, tylko właśnie tutaj tak bardziej na policzki i słuchajcie, i tak samo zrobiłam tutaj, wyjechałam tak troszeczkę dalej, ale po prostu ból niemiłosierny, jak zdzierałam tą maskę. Zauważyłam, że ta maseczka nie boli tak bardzo podczas ściągania, jeżeli nałożycie ją na takie miejsca, gdzie tak macie taką bliską, skóra wasza ma bliską styczność właśnie z czaszką, z kośćmi, czyli tutaj broda. Nie mamy tutaj tak mocno, wiecie, miękkiego miejsca, tak samo nos, czoło i tutaj jeszcze przy nosie. Bo jak już tu wyjedziecie sobie tą maseczką, to jest po prostu masakra. I kiedyś ktoś się mnie pytał, czy można tą maseczkę na całą twarz nakładać. Słuchajcie, myślę, że można, natomiast nie daję wam gwarancji, jakby byście ściągnęły tą maseczkę. Obawiam się, że nikt by takiego bólu nie wytrzymał, bo naprawdę to, jak tutaj mi ciągło skórę, jak bolało, to po prostu porażka. Ale plus jest tej maseczki taki, że mam od razu darmową depilację. Jeżeli chodzi tutaj, nie wiem, jakbym sobie tutaj na wąsik nałożyła, bez problemu, słuchajcie, wam zajdzie wąsik, także także ogólnie polecam tą maseczkę, bardzo fajnie mi oczyszcza twarz. Ja nie zauważyłam, żeby ona jakoś za specjalnie mnie podrażniała i tak dalej. Także jest bardzo fajna. Ok, idę postawiłam w ogóle sobie już jedno pranie, pościel, ręczniki z wczoraj, stroje kąpielowe, żeby to ładnie wyprać. No wątpię, żeby mi to pięknie wyschło, bo tak jak mówię, pogoda jest okropna. Idę, przyniosę wam, pokażę wam te ciuszki, które kupiłam na lumpkach i będę zabierać się zaraz za smażenie kotlecików i przyprawianie tej fasolki. Na pewno wam jeszcze pokażę. Także idę po ciuszki. Dobra, przyniosłam tutaj te ciuszki, ustawiłam sobie tak na chwileczkę kamerę i już wam szybko pokazuję, co kupiłam, ponieważ widzę, że mi zaraz może bateria paść. Najpierw chciałam wam pokazać bluzeczkę, znalazłam w piątek, będąc właśnie w Tarnowie.
podeszłam sobie na ciuszki do lumpeksu i znalazłam fajną koszulkę, tylko chcę tą metkę tutaj, kurczę. Dobra. Okej, dobra, później ją urwę. Znalazłam dla Lenki, no myślałam w sumie tak o rozpoczęciu roku szkolnego. Zobaczcie, jaką piękną bluzeczkę znalazłam. Jest to taka biała mgiełka. Ona tutaj ma koraliczki przy kołnierzyku i tak samo koraliczki właśnie są tutaj przy rękawkach i za chwileczkę pójdę namoczyć sobie te białe ciuszki, bo mam tam trochę ciuchów białych właśnie do namoczenia. Może ściągnę jednak ten bandaż, bo widzę, że okropnie to wygląda. Także kupiłam właśnie jej taką koszulkę z myślą właśnie o tym, że będzie rozpoczęcie zaraz roku szkolnego i w tym samym lumpeksie przy kasie znalazłam taką właśnie kokardę bordową. Świetnie się po prostu komponuje. Ona jest taka zapinana tutaj, widzicie, na taką dużą klamerkę i myślałam, żeby jej podpiąć tylko tutaj tak delikatnie włoski. Ta kokarda, jakąś ładną spódniczkę, rajstopki, białe baletki albo srebrne, jeszcze zobaczę, jeszcze je muszę kupić i będzie miała po prostu na rozpoczęcie roku szkolnego. No i dobra, zacznę, pokażę Wam, co kupiłam właśnie na tych ciuchach dzisiaj. Kilka rzeczy dla Lenki udało mi się znaleźć. Wzięłam jej, słuchajcie, taką spódniczkę, ona kosztowała 3,50. No i myślałam, żeby ją założyła właśnie na rozpoczęcie roku szkolnego, ale mój mąż mówi, że to tak jednak lepiej, żeby miała po prostu albo czarną, albo granatową, więc w sumie też stwierdziłam, że faktycznie ma rację, a w tej spódniczce zawsze może pośmigać właśnie później w drugim dniu szkoły. Ona jest taka właśnie, widzicie, koronkowa. I tą spódniczkę wzięłam i w sumie wzięłam też jeszcze jej taką narzutkę. To jest taka biała narzutka, taka bardzo cieniutka, nie zapinana nic, taka delikatna i właśnie myślałam, żeby tą wystylizować ją właśnie w tą spódniczkę, w tą narzutkę i jakąś ładną taką już troszeczkę kolorowszą bardziej koszulkę i będzie świetnie nadawała się, także popatrzcie, to jest taki bardzo cieniutki materiał, biała taka narzutka, także ja zaraz to będę wszystko szła moczyć, żeby ładnie puściło, żeby się ładnie odświeżyło. Znalazłam jej takie przeurocze body. Słuchajcie, w sumie myślałam najpierw, że to będzie dla Lilianki, mojej siostrzenicy, natomiast Lenka, jak tak przyłożyłam do Lenki, rozciągnęłam, to stwierdziłam, że na Lenkę one jeszcze będą, więc już Wam je pokazuję, jak się te body prezentują. To są takie fajne bawełniane body w takie piękne kwiatuszki, zapinane u dołu, także świetna jakość. Ja ogólnie dla siebie szukam bodów, ale nigdy nie mogę znaleźć. Znalazłam jej też geterki, to już tak bardziej właśnie wszystko pod szkołę, bo słuchajcie, no szkoła zaraz się zaczyna, a z wielu ciuszków powyrastała, wiele poniszczyła w czasie wakacji, także takie fajne geterki, ten materiał jest taki bardzo fajny, elastyczny, cieniutki, także coś takiego kolorowego. Kupiłam jej jeszcze piżamkę, bo szłam ogólnie z myślą, że muszę jej znaleźć jakieś piżamki do spania i tutaj miałam takie spodenki w takiej misie, o słuchajcie, takie spodenki i do tego koszulka taka różowa, najzwyklejsza różowa koszulka, czyli także ma po prostu taką piżamkę do spania. Tu wzięłam jej też do spania jeszcze teraz, póki jest tak właśnie ciepło, taką najzwyklejszą, słuchajcie, boksereczkę w tulipany, bardzo fajna na lato, jeszcze teraz jak jest tak ciepło u nas na poddaszu, jest ciepło, więc takie lżejsze troszeczkę ciuszki jak najbardziej wskazane. Co jeszcze dla Lenki znalazłam? Sukienkę, słuchajcie, znalazłam przepiękną sukienkę, ona nie wiem skąd pochodzi, w każdym razie tak się ona prezentuje. Na ramionczkach tutaj ma taką jakby kokardę i to co mi się w niej podoba, to ten spód, bo ten spód jest na takiej właśnie, widzicie, podszewce i ona tak pięknie się układa, tylko to co tu ogólnie będzie dobra, ale na pewno będę ją musiała tutaj właśnie tak pod paszkami zwęzić, bo tutaj jest guma, także spokojnie będzie mogła w tej sukieneczce pośmigać ze 2 lata, bo tutaj na długość bardzo fajnie wygląda, tylko tutaj właśnie ładnie zbiorę tak wszystko pod paszkami, żeby było ładnie dopasowane, no a później jak będzie starsza, to spokojnie można to odpróć, będzie miała na następne lata. Dla siebie znalazłam piżamę, słuchajcie, takie spodenki, po prostu piżamowe geterki w taką różową panterkę. Ja uwielbiam takie bawełniane getry piżamkowe spodnie, które mają ściągacze właśnie u dołu i te jak najbardziej się sprawdzą, słuchajcie, no najzwyklejsza w świecie piżama. Drugą rzeczą, jaką sobie znalazłam, to jest koszulka
tu mi wyskakuje coś. Koszulka z Bershki i ja wiem, to była nowa koszulka, bo tutaj jeszcze była metka papierowa, która mi się urwała, także możecie zobaczyć, że nowa taka koszulka z Bershki, bardzo fajny taki motyw, taki a la, no jak wiecie, o co mi chodzi, w każdym razie bardzo fajna, przód ładnie wycięty, tył ładnie wycięty, taka bluzeczka z Bershki. Kolejną rzeczą wzięłam sobie spodnie, tylko ja ich nie mierzyłam, bo nie było jak nawet tam nawet na spodnie mierzyć, to też tak troszkę ciężko. W każdym razie to są takie cygaretki, taki kolor kawa z mlekiem, bardzo cieniutki, fajny materiał. Ja będę je tutaj właśnie podwijać i one są właśnie coś takiego. Bo pamiętacie, ja wam kiedyś mówiłam właśnie, że kupiłam sobie takie spodnie, które były dołączone z paskiem i ja nie wiem, co ja zrobiłam, ja po prostu jak je wrzuciłam gdzieś razem z innymi ciuchami do miski z wybielaczem i one mi się tak brzydko odplamiły, więc poszły na śmieci po prostu, a były po prostu świetne. Także wzięłam sobie takie spodenki. Tutaj znalazłam spodnie dla mojej siostry najmłodszej, takie skiny elastyczne, dosyć duży rozmiar, rureczki bardzo fajne, one są właśnie takiego cienkiego materiału ze streczem, więc one się tutaj spokojnie rozciągną, także to jest dla mojej siostry. Znalazłam sobie strój kąpielowy, co prawda nie wiem, czy ja będę w nim jeszcze gdziekolwiek chodzić, bo ta pogoda teraz już tak nas nie rozpieszcza, ale bardzo mi się spodobał kolor i ogólnie ogólnie mi się po prostu spodobał. Mowa tutaj jest, słuchajcie, o takim stroju typu bandaż. On jest tutaj właśnie zamykany. Taki przepiękny neonowy kolorek wiązany tu na szyję. I do tego są majtusie, takie troszeczkę mocniej wycięte, ale ja sobie to wszystko ładnie będę zaraz namoczę. I to jest strój kąpielowy z Kropa. Także taki komplecik właśnie strój kąpielowy, bardzo mi się spodobał ten kolor. No i ostatnią rzeczą z koszulki dla mnie, z ciuszków dla mnie, wybrałam sobie, znalazłam sobie taki jakby, to jest taki żakiecik, ale bardziej sportowy, w sensie, że ma taki materiał jak bluza, rozmiar XXS, Sutherland, nie wiem jak się ta firma nazywa, w każdym razie zobaczcie sobie, tak to wygląda. On tutaj jest właśnie, ma w tyle takie zbieranie, no jest ładnie taliowany, co prawda mógłby być troszkę większy, ale to jest taki, tak jak mówię, taka granatowa jakby bluza, on ma, po prostu świetnie leży, teraz może się fajnie nie prezentuje, ale dobra, zarzucę go na siebie po prostu tak na koszulkę, żebyście zobaczyły, o co mi chodzi, o czym w ogóle mówię. To jest właśnie, pokażę się wam, no coś takiego, widzicie, taki tutaj zapinany żakiecik, taka właśnie bluza, myślę, że tak, że przyda się na pewno i na pewno będę nosić, bo ogólnie ma bardzo przyjemny materiał. No i ostatnią rzeczą z ciuchów, jaką kupiłam, to koszulkę dla mojego męża, taka różowa z czachą, bardzo fajna, ja ogólnie lubię, jak on chodzi w różowych koszulkach i podoba mi się i on sobie się też podoba, więc dobra, koniec. No i ostatnią rzeczą kupiłam sobie, słuchajcie, torebkę. Torebka pochodzi z Primarka, z Atmosfer, o ile się nie mylę, i kosztowała 10 zł. To jest taki najzwyklejszy worek, co prawda trochę się nad nią zastanawiałam, kminiłam, czy mi jest potrzebna ogólnie kolejna torebka. W każdym razie chciałam i tak kupić, zamówić sobie torebkę właśnie u Basi w pracowni twórczej Bago, bardziej taką czarną, bądź też granatową na zimę. No i znalazłam taką, ona w ogóle nie jest zniszczona, nigdzie nie otarta, taki typowy właśnie worek. Taki frędzelek, zamykana tutaj jest na zamek i na taki zatrzask, także za 10 zł myślę, że okej, dobra, mam już taką po prostu torebkę, taka wiecie, dosyć krótka, no ale może być, także taka torebeczka właśnie za 10 zł będzie na jesień, zimę. Okej, kochani, ja na razie idę robić obiadek, zaraz będę budzić mojego męża, piorę już jedno pranie, później postawię drugie, idę naładować sobie baterię i będę później się jeszcze do was odzywać. Lenka, w co się bawisz? W biuro i zobaczcie, jakie Lenka biuro sobie zrobiła tutaj. Ma lampeczkę, żeby jej oświecało tam ładnie, tak? Oświetlało. Aha, fajnie. Masz klawiaturę, tak? I mam też komputer. Kasę w tyle. Tu mam mikrofon.
No super, pobawi się, tak? Tak. Okej, to mama idzie robić sałatkę. Zapiekanki będziemy robić, tak. Kochani, ja się z wami już dzisiaj żegnam. Wyprałam sobie jedno pranie. Teraz zasiadłam sobie na internecie. Przed chwileczką patrzyłam za jakąś ramoneską, ale na chwileczkę zostawiłam i ogólnie, słuchajcie, przeoczyłam sobie licytację butów, w sensie kozaków skórzanych za kostkę, którą obserwowałam na Allegro, bo mąż zapomniał. Kompletnie ja w sumie też o tym zapomniałam, o tych butach. I napisałam właśnie do dziewczyny, czy sprzedała buciki, bo chyba nie sprzedała, bo z tego co widziałam, to nie było ofert kupna i jeżeli nie sprzedała, to być może sobie je właśnie zakupię. A ja teraz uciekam, Boże, ja w ogóle wyglądam masakrycznie, a ja teraz uciekam robić sałatkę jeżynową i będziemy później robić zapiekanki, ponieważ wczoraj właśnie jak byliśmy... Tak, a jak byliśmy na tych termach, to Lenka pierwszy raz zjadła zapiekankę, w sensie taką całą, z pieczarkami, z serkiem żółtym, tak? I z keczupem, także dzisiaj kupiliśmy również, mąż kupił zapiekanki, będziemy robić za chwilę zapiekanki. A ja w sumie nie wiem, czy ja wam pokazywałam, ale ostatnio na Kokolicie zrobiłam sobie małe zamówienie. Za chwileczkę czekajcie, zaraz wam je pokażę, co kupiłam, tylko wyciągnę sobie to właśnie z mojego kufra, a nie chcę się tu tuc. Zrobiłam małe zamówienie właśnie ostatnio na Kokolicie i pokażę wam, co wybrałam. Kupiłam sobie bazę taką pod makijaż z Astora Skin Match Protect Primer i będę robić test na żywo właśnie i makijaż, myślę, że nawet jutro, z tymi kosmetykami. Także kupiłam sobie taką małą bazę, nie wiem w sumie jak tutaj to światło będzie wyglądać, bazę na próbę. Zdecydowałam się też na paletkę Make Up Revolution do konturowania, już wam pokażę jak ona wygląda. Tak się właśnie prezentuje ta paletka. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że używałam już jej i jestem naprawdę nią oczarowana, zachwycona naprawdę tą pigmentacją, jak za tą cenę nie kosztowała dużo. Mamy tutaj trzy odcienie właśnie bronzerów, takie pudry rozświetlające i takie zwykłe jasne pudry, także na pewno z tą paletką również pojawi się jakiś taki chat make-up. I co tam jeszcze kupiłam? Na Kokolicie jeszcze kupiłam sobie właśnie korektor, w sensie korektor, ten kamuflaż, liquid kamuflaż z Catrice w numerku 010 Porcelain, bo ostatnio będąc właśnie w drogerii chyba Natura, czy w Hebe, kupiłam sobie Catrice kamuflaż właśnie tylko w numerku Light Beige 020 i w sumie nie był taki jasny, jakby mi się wydawało, więc na Kokolicie zamówiłam sobie tą dziesiątkę i muszę wam powiedzieć, że uwielbiam te kamuflaże, te korektory, są naprawdę genialnie, fajnie się rozprowadzają, także na pewno pojawi się recenzja. I ostatnią rzeczą, jaką już kupiłam, to kupiłam pomadkę z Golden Rose Vision Lipstick. To jest prezent, powoli zbieram właśnie prezent, taki świąteczną paczuszkę dla mojej kochanej Asi, więc ta pomadka również do niej powędruje, z tego względu, że ja uwielbiam te pomadki, a myślę, że... Czekaj. A myślę, że te pomadki Velvet Matte są już tak obcykane, w ogóle rozsławione, że myślę, że te pomadki Vision Lipstick też zasługują na więcej uwagi, bo naprawdę są bardzo fajne, kremowe, takie delikatne i fajnie się utrzymują na ustach. A jako gratis, jeszcze do tego zamówienia mojego dokupiłam jeszcze sobie taki jeden wosk, który wosk z Yankee Candle właśnie, i jako gratis, słuchajcie, do tego zamówienia dostałam takie dwa właśnie gratisy. Pierwsza to jest odżywka Relash, która również powędruje jako prezencik dla jednej z moich bliskich duszyczek, więc tu jest taka mała właśnie odżywka w środku Relash. I dodatkowo jako gratis dostałam kolejną paletkę ze Slicka, już ją otworzę obok, bo jest. Czekajcie, bo nie umiem jej otworzyć. Kurczę. O matko! Jezu. Dobra. O, czekaj, pokaż zdjęcia. Będzie, żebyś nie ruszała. Tak, no i jako gratis dostałam paletkę ze Slicka Vintage Romance. To są te takie piękne fiolety i myślę, że no tutaj niestety to światło jest bez szału, słuchajcie, u mnie tutaj. Także o, paletka Slick Vintage Romance i tutaj macie właśnie nawet napisane
że to jest tester. No i z tą paletką na pewno zrobię jakieś makijaże, więc tak by wyglądało takie moje małe zamówienie na kokolicie. Ja się już z Wami dzisiaj żegnam, uciekam coś porobić w domu, ogarnąć kuchnię, właśnie będę stawiać jarzyny na sałatkę i będę troszeczkę sprzątać. I jeszcze muszę właśnie pędzle sobie i chyba... zapiekanki. No zapiekanki będziemy robić, jak tata przyjdzie, za tak? Za minutę. Za godzinkę powiedział. No nie? No, także będziemy robić zapiekanki. No. I muszę pędzle dzisiaj umyć, bo właśnie chciałam jutro właśnie nagrać jakiś fajny tutorial makijażowy. Także na pewno nagram. A jeszcze Wam tak słowem wstępu chciałam powiedzieć właśnie o tej odżywce do paznokci z Bielendy. Jest po prostu genialna. Tak, Lenka się tu kłania. Bardzo fajna, ona w ogóle nie zawiera tego formaldehydu takiego szkodliwego. No i myślę, że ta odżywka właśnie dla osób, które są... O, leci! Dla dziewczyn, które właśnie używały, miały robione właśnie jakieś manikur, żele, hybrydy i tak dalej, ta odżywka bardzo fajnie Wam płytkę paznokcia odbuduje. Ja jestem z niej zadowolona, zauważyłam, że moje paznokcie robią się twardsze, natomiast na pewno będzie recenzja, bo warty, warty, warty kosmetyk. I tak samo pojawi się recenzja właśnie tego arganowego Argan Bronzer, arganowy koncentrat brązujący. Hej. Tak, hejo. Gdzieś ty tu na stół weszła? Także na pewno pojawi się tego recenzja. Dobra, uciekam, bo Lenka mi już tu szaleje po stole, tak? Żegnamy się już z Wami. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Buziaki. Pa!